Szanowni Państwo, rozpoczyna się miesiąc maj, właściwie już się rozpoczął. Aktualnie mamy 3 maja 2020 roku. Z racji tego chciałbym zainicjować i rozpocząć taki cykl mający na celu przybliżenie właśnie historii trzeciego powstania Śląskiego, które właśnie odbywało się głównie w miesiącu maju, no i w czerwcu. Dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów na temat opolskich wątków właśnie trzeciego powstania Śląskiego, które no, jest naprawdę bardzo ważne dla budowania naszej tożsamości, nie tylko regionalnej, ale ogólnopolskiej. To trzecie powstanie Śląskie było zaznaczeniem właśnie woli ludzi, którzy mieszkali tutaj na Śląsku, aby przyłączyć się do odradzającego się państwa polskiego. Jeszcze przed powstaniem, w ramach działań różnych zabiegów, czy to prasy lokalnej, czy wydarzeń kulturalnych, chciano w pewien sposób atrakcyjnić poprzez kulturę właśnie, chciano skłonić ludzi niezdecydowanych, którzy głosowaliby w plebiscycie za przyłączeniem Opolszczyzny do Polski. Na łamach takiego czasopisma o nazwie Koncynder, w bardzo specyficzny i skuteczny sposób dokonywano tych zabiegów. Ja chciałbym opowiedzieć troszkę o tym piśmie Koncynder, bo jest to wątek naprawdę ciekawy, chyba analogia jego powstania. Tutaj mam pamiętnik Opolan, gdzie jest przytoczona analogia tej nazwy Koncynder, skąd to się w ogóle wzięło. Jednym z autorów tej publikacji jest Szymon Koszyk, działacz śląski, żołnierz trzeciego powstania. W jego wspomnieniach jest opisane w taki oto sposób. Zaodrze jest położone na zachodnim brzegu Odry, malowniczym, porosłym wikiną, gdzie domy otoczone są sadami i polami róż, za którymi ciągną się rozległe łąki. Kto dziś zwiedza tę dzielnicę Opola, nie domyśla się nawet, że jest ona miejscem narodzin popularnego przezwiska śląskiego. Tu właśnie powstał wyraz Koncynder. Pochodzi on z całą pewnością z ust polskich mieszkańców Zaodrza. Jak tłumaczyć jego powstanie? Otóż dawni niemieccy wędrusie, żebrzący po domach, wyrażali swą wdzięczność za otrzymaną jałmużnę z łami Gold Balzach. Słowa te połączone z wyrazem Wanderer albo Wanderbuscher, wędruś, dawały w skrócie kombinację Gottwander, z której gwara ludowa na Zaodrzu zrobiła Koncynder. Wasze gospodyni mówiły na widok zjawiającego się drusia: Jezuś, ty z Koncynder idzie. Postać Koncyndra jako górnośląskiego wędrowca przeszła do historii głównie dzięki temu, że została uwieczniona w tytule opolskiego pisma humorystycznego Koncynder, wydawanego przez Polski Komisariat Plebiscytowy. Koncynder ukazywał się aż do roku 1939 roku. W szczytowym nakładzie miał on 20 tysięcy egzemplarzy. Wydawany był 3 razy w miesiącu. Na łamach Koncyndra, oczywiście w sposób humorystyczny, rubaszny, demaskowano wszelką niemiecką obłudę i kłamstwo. I tak w numerze świątecznym wydanym 24 grudnia 1920 roku opublikowano taką piosenkę, wiersz chciałbym tutaj zacytować. My są wędrownicy śląscy, koledniccy, tuż nam zaśpiewamy, co na Śląsku mamy. Mamy węgla dużo, fabryki też kurzą ziemi, jest też wiele młynów,
Moc kamiele, wiele pięknych lasów jak za dawnych czasów, lecz to dzierżą wrodzy, a my są ubodzy ciężko. Lud pracuje jednak, ledwo żyje, bo zyski z tej pracy biorą nam Prusacy. I dalej tak będzie, gdy tu Niemiec będzie. Chcecie być więc wolni i tu samodzielni. Za Polską głosują Niemca, za Polskę głosujcie Niemca. Się nie bójcie Niemiec, precz sąd musi, a Polak tu wróci. Tak właśnie opisywano w humorystyczny, artystyczny sposób różne wątki, które miały nakłonić właśnie Polaków do głosowania za Polską. Jeśli chodzi o analogię trzeciego powstania śląskiego, ono wynikało właśnie z niezadowolenia ludu polskiego, który był ciemiężony przez Niemców. Są na to liczne dowody w literaturze. Zanim doszło do wybuchu powstania, trzeciego powstania śląskiego, oczywiście przygotowanie do niego trwały miesiącami. I także w marcu i kwietniu 1921 roku została powołana taka specjalna grupa, która była podporządkowana bezpośrednio dowództwu obrony plebiscytu. Grupa ta miała zrealizować tak zwaną akcję Mosty, która miała polegać na wysadzeniu torów kolejowych na całym obszarze śląsko-polskiego, aby uniemożliwić właśnie dostarczenie oddziałów wojskowych, transport oddziałów wojsk niemieckich na teren objęty powstaniem. Akcja ta, trzeba zaznaczyć, została przeprowadzona już poza obszarem plebiscytowym, na terenie takich powiatów jak opolski, prudnicki, głubczycki czy kluczborski. W całą akcję było zaangażowanych około 90 specjalnie wyszkolonych ludzi. Byli to minerzy, saperzy wyszkoleni w armii niemieckiej, specjaliści, którzy wysadzili 7 mostów kolejowych, m.in. 2 pod Opolem, w Szczepanowicach i Czarnowąsach. Akcją tą dowodził Tadeusz Puszyński, szef odcinka destrukcyjnego w dowództwie obrony plebiscytu, i grupa została nazwana właśnie od jego pseudonimu Wawelberg, czyli grupa Konrada Wawelberg. Właśnie jeden most pod Opolem został wysadzony przez tych sperów. Cała akcja właśnie odbyła się z 2 na 3 maja 1921 roku i ona poprzedziła wybuch trzeciego powstania śląskiego. I również Szymon Koszyk opisuje to w swoich wspomnieniach, jak ta destrukcja wpłynęła na sytuację w mieście. Eksplozja wywołała istny popłoch w mieście. Tysiące mieszkańców uciekło przez Zaodrze w kierunku Niemodlina i Wrocławia. Okazało się, że szowiniści niemieccy mogą bezkarnie znęcać się nad bezbronnymi wieśniakami, jak to miało miejsce w dniu 2 maja 1920 roku. Wtedy właśnie odbyła się manifestacja z okazji rocznicy 3 maja, która została po prostu w Opolu rozbita. Doszło do zamieszek na terenie Opola. Udają bohaterów, a gdy się pojawią uzbrojeni dział powstańczy, zachowują się jak tchórze. Proszę Państwa, jeśli chodzi o polskie wątki trzeciego powstania śląskiego, trzeba zaznaczyć tutaj rolę oddziału, który właśnie został utworzony na terenie powiatu polskiego. Składał on się głównie przede wszystkim z autochtonów, ludzi, którzy zamieszkiwali podopolskie wioski. Chodzi o Opolski Pułk Powstańczy. Jego koncentracja nastąpiła w Szczedrzyku, gdzie zebrali się właśnie w Szczedrzyku, Malinie i Groszowicach, gdzie zebrali się powstańcy z licznych podopolskich miejscowości, takich jak Turawa, Kasiejów, Antoniów, Krzyżowa Dolina.
Miejsce koncentracji było nieprzypadkowe właśnie. Ze Szczedrzyka po wstępnym ustaleniu, opracowaniu takiego, no, rozeznaniu sytuacji w terenie, nastąpił atak na Huta Małopanew w Odzinku. Obiekt fabryczny oczywiście był broniony przez taką straż przemysłową. Otóż powstańcy bez żadnych strat, bez wystrzału zajęli ten obiekt. Udało się Niemców zaskoczyć i go opanować. Jeszcze tego samego dnia z kierunku Grodzca odparli oni kontruderzenie niemieckie. Oczywiście był to niewątpliwy sukces, jednak w późniejszym czasie musieli oni wycofać się w wyniku interwencji wojsk alianckich. Początek powstania, trzeciego powstania śląskiego, wiąże się też z pewnym wątkiem takim personalnym, gdyż w Rybniku poległ pierwszy powstaniec śląski w randze oficera. Był to człowiek notabene urodzony w Ozimku, Walter Laresz, o którym można przeczytać w Encyklopedii Powstań Śląskich. Trzecie Powstanie Śląskie było formą zamanifestowania chęci przyłączenia właśnie Górnego Śląska do Polski i przede wszystkim wynikało z niegodzenia się na ustalenia wielkich mocarstw, na podstawie którego Polsce miał przypadać tylko niewielki obszar Górnego Śląska, składający się głównie z terenów rolniczych pozbawionych przemysłu. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że będę nagrywał je codziennie, że będą Wam się podobać. Na pewno różne ciekawe wątki będą przedstawiane na ten temat. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie.